Siemaneczku wszystkim, z tej strony Blaze i zapraszam was na nowy Let's Play z gry na PS2, która budzi we mnie bardzo duże uczucie nostalgii. Otóż ta gra jest częścią mojego dzieciństwa. Tą grą jest właśnie Dark Cloud, czyli gra, którą pierwotnie znalazłem na płycie z demówkami na PS2. Fabuła tej gry opowiada o chłopaku o imieniu Toan. Oczywiście w tej grze możemy zmienić imię tej postaci. No i ogólnie ta księga, o której teraz tekst leci, tak naprawdę opowiada historię tego chłopaka, czyli postaci, którą gramy. Z samej gry tak naprawdę do końca nie przeszedłem ze względu na problemy z płytą. Aczkolwiek doszedłem do całkiem dalekiego momentu w grze. I mogę pokazać wam jednego buga, który jest właśnie w tej części Dark Clouda. I jeśli będziecie chcieli, będę mógł wam pokazać tego buga. Zmienimy sobie imię tej postaci. Oczywiście, żeby to byłby Blaze. Tak, mamy turban! No i się przymknę z tego powodu, że jest cutscenka. Thank you.
No i tak więc poznajemy naszą główną postać. Pierwotnie to Anna, która zakłada swój beret i idzie wysadzić pociąg. Wydawałoby się, że nasza główna postać jest martwa. Aczkolwiek słyszymy tajemniczy głos, który każe nam otworzyć oczy. Jest nim Heniek de Beściak. A, przepraszam. Różkowy król. Czy istnienie, które tam jednoczy światło i takie tam. To co teraz Wróżkowy Król mówi, to że Mroczny Dżin został uwolniony i że nasza główna postać widziała go, jak niszczyła jego wioskę. A przy okazji zostały zniszczone jeszcze wiele innych miast. Praktycznie połowa świata została zanihilowana. Inaczej mówiąc, atak terrorystyczny na wielką skalę. Czyli gość z wschodu spowodował to wszystko. Chciał wykorzystać moc demona w wojnie, aczkolwiek ten dżin jest czystą ciemnością i prawie zniszczył cały świat. Prawie jak Putin. No i teraz nas Wróżkowy Król prosi, żebyśmy powiedział nam, że widzi w nas siłę, która pozwoli nam przeciwstawić się ciemności, jaka teraz panuje na tym świecie. I dostajemy jego błogosławieństwo.
takie tam kliszowe rozpoczęcie gry. I okazuje się, że kryształ, jaki mamy w lewej rękawicy, nazywa się Atlamilia, czyli kamień, który posiada moc magiczną. Wytłumaczę to wam w trochę późniejszym etapie gry. Jak widzicie, pusto. Wniosek jest jeden. Polacy tu byli. Polacy okradli wszystko, a Cyganie, jak to Cyganie, rozpieprzyli całą wioskę i zabrali gruz. Aczkolwiek tak naprawdę nasz wróżkowy król po prostu uratował wszystkie budynki, wszystkie istnienia z naszej wioski, ogólnie z całego świata, wrzucając je w bańki ochronne, kule ochronne, które tak naprawdę teraz musimy zdobywać, czyli inaczej mówiąc, musimy robić czarną robotę za wróżkowego króla. No oczywiście, zawsze młodzi ludzie muszą mieć na barkach błędy starszych. No i tak naprawdę te kryształy, z których musimy zdobywać części budynków, nazywają się atlami, więc tak naprawdę wytłumaczenie tego wszystkiego będzie w późniejszych odcinkach. Aczkolwiek zakończę teraz prolog, w którym tak naprawdę nic się nie działo. I nagle dostajemy wiadomość od wróżkowego króla, pytając się, czy słyszymy, co się dzieje. Głosy wiatru, drzew i zwierząt. I głos ziemi. I może jeszcze powiesz, że słyszymy ból dupy? No i teraz zaczynamy naszą przygodę w Norun Village, ale zanim zaczniemy się w ogóle ruszać, zakończę ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że to wprowadzenie wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Jeśli chcecie być na bieżąco z tą serią, to zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ to bardzo motywuje do robienia dalszych materiałów. Z tej strony to wszystko, ja się z wami żegnam i na razie!